tvpodkarpacie.pl. Miasto Sanok kontynuuje politykę obniżania cen wody. Obowiązująca jeszcze w 2015 roku stawka za wodę i ścieki w wysokości 14,65 należała do najwyższych na Podkarpaciu. W 2 lata cena została uszczuplona o złoty 85. W 2017 roku zapłacimy zatem 12,80. Głównie jest to efekt restrukturyzacji przeprowadzonej w SPGK i wypracowanych oszczędności. Według projektu uchwały proponowana cena dostarczenia 1 metra sześciennego wody to kwota 6 zł 37 groszy brutto. To jest mniej o 33 grosze od ceny obowiązującej w 2016 roku. Natomiast proponowana cena 1 metra sześciennego odprowadzonych ścieków to kwota 6,43 zł brutto. To jest mniej 80 groszy od ceny obowiązującej w 2016 roku. Ponadto we wszystkich grupach taryfowych następuje spadek opłaty abonamentowej w stosunku do roku 2016. Tu pokazuje tendencję. Cena wody w Sanoku i ścieków jest jeszcze stosunkowo duża w porównaniu z innymi samorządami. Ale proszę wierzyć, że te samorządy przez te 2 lata podnoszą tą cenę. Ona już nie jest tak duża, ta różnica, jak była, bo to była różnica kolosalna. Natomiast ja wierzę, że w tych działaniach swoich SPGK dalej będzie kontynuował te działania i zaskutkują jeszcze dalszą obniżką cen wody i ścieków w 2018 roku i rzeczywiście wtedy z tymi samorządami się spotykamy, tylko my obniżając cenę, a oni podwyższają cenę. Do największych wyzwań SPGK należy spłacanie obligacji wypuszczonych na budowę oczyszczalni w Trepczy. Ostatnio władzom spółki udaje się wyprzedzać harmonogram spłat, co pozwala snuć plany dotyczące kolejnych znaczących obniżek dla mieszkańców. Jeżeli zostaną spłacone te obligacje i to ta cena wody i ścieków naprawdę może być w Sanoku niska i ona może być niższa niż w innych samorządach, ale no mówię, 12,80 to jest mimo wszystko prawie 2 zł mniej niż było to 2 lata temu i ja wierzę, że tendencja będzie utrzymana, że będziemy się zbliżać do tych 10 zł i dla mnie te 10 zł to jest taka wartość magiczna, żebyśmy się jak najbardziej do tej wartości zbliżyli. Niedawno Sanok i Zagórz obiegła informacja, że SPGK zamierza wygasić ujęcie wody w Zasławiu. Jak mówi burmistrz Tadeusz Pióro, nie ma jednak powodów do obaw o pracę dla obecnie zatrudnionych tam osób. Proszę się nie obawiać, ani ludzie nie stracą tam, ci co pracują, nie stracą zatrudnienia, a jednocześnie koszty dostarczania wody na tamten teren, bo mieszkańcy na pewno tam też nie zostaną pozostawieni bez wody, będą niższe niż są w tej chwili i to będzie też element taki korzystny dla mieszkańców Sanoka, żeby ta woda w Sanoku była jeszcze tańsza. Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. tvpodkarpacie.pl